Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić gierkę, którą ogrywaliśmy troszeczkę na streamie, także jeżeli interesuje was sama rozgrywka, zapraszam tam, możecie podejrzeć co i jak. Będzie to Enshrouded. Survivalowa gra z elementami RPG. W Enshrouded wcielamy się w dziecię płomienia, które musi nauczyć się przetrwać w nieprzyjaznym świecie, a także cofnąć kataklizm, który ten świat nawiedził. Gierka jest o tyle fajna, że można spokojnie w nią grać w jedną osobę, choć wydaje mi się, że dużo zabawniej jest, kiedy gramy ze znajomymi, z przyjaciółmi. Nie ma problemu, możemy spokojnie stworzyć sobie własną rozgrywkę wewnątrz gry. Możemy także stworzyć swój własny serwer. No wiadomo, że tutaj są już płatne serwery, no ale nie jest to aż tak duży wydatek. Jeśli chodzi o samą Enshrouded, możemy spokojnie sobie pograć w 16 osób. A co do samej rozgrywki, jest ona bardzo przyjemna. Nie chodzi mi o to, że łatwa, chociaż może z początku trochę też, ale gra jest bardziej do chillowania, to nie jest do takiego hard tryowania typowego, tylko żeby sobie odpalić, pochillować, pogadać ze znajomymi. No ale przejdźmy do samej rozgrywki. Jak widzicie, gra jest w trzeciej osobie, niestety nie mamy możliwości tutaj zmiany widoku. Co do samej walki. Jest ona dość prosta, pomimo że posiada kilka mechanik, nie? Jeśli chodzi o samą broń. Każda broń ma dość sporo obrażeń, tak? Obrażenia sieczne, kłute, obuchowe, ostrucizny, ognia, lodu, mgły, porażenie. Dodatkowo jeszcze dochodzą różnego rodzaju statystyki związane z ulepszeniami. Także jest tutaj co robić. Czy te bronie są jakoś bardzo zróżnicowane? Wiecie co? No słyszałem, że nie, ale mimo wszystko jak dla mnie, biorąc pod uwagę, że no naprawdę mam tam kilka godzin w Enshrouded, nie mam ich zbyt dużo nabitych, jest to wystarczające. Generalnie pierwszy z mieczy, jaki możemy zrobić, no wygląda w ten sposób, nie? Obrażenia 16. Pierwszy miecz, jaki gdzieś tam po drodze zdobywamy, no to jest taka naprawdę podstawa podstawy. Są łuki, są. Nie wiem czemu nie mam. Jak to się wydarzyło? A mam, dobrze, tylko zmieniłem. Są różdżki magiczne, są laski magiczne, są miecze, są maczugi. Także myślę, że jest z czego wybierać. Dodatkowo co? Co mnie bardzo zaskoczyło? Samo drzewko umiejętności. Popatrzcie, no jest tego od cholery, nie? Zaczynając od lewa, mamy ocalały, władca bestii, obierzy świat, skrytobójca, manipulant, czarodziej, uzdrowiciel, mag bitewny, twardziel, wojownik, barbarzyńca, mięśniak. I teraz tak, wiadomo, że jeżeli będziemy grali sami, ta postać będzie musiała być trochę bardziej zrównoważona, nie? Troszeczkę bardziej po trochu ze wszystkiego wzięte. Ale jeżeli już się zdecydujemy na grę wieloosobową, no dość fajnie by było, żeby się podzielić na klasy, nie? Tutaj jakiegoś maga bitewnego zrobić, tutaj zrobić właśnie jakiegoś tanka, healera. Chociaż jeśli chodzi o healera, to jest tutaj sprawa drugorzędna, nie? Śmierć nie jest tutaj czymś ostatecznym. A jedyne tak naprawdę co tracimy, to tracimy rzeczy z plecaka, nie? Poza amunicją. Wspominałem, że grę może grać do 16 osób i faktycznie tak jest. Ale wiecie co, wydaje mi się, że 4-5 osób
No to jednak jest Max, nie? Który w tej grze powinniśmy grać. Przy 16 osobach chyba już by było troszeczkę za tłoczno. No ale mogę się oczywiście mylić. Możemy się zawsze podzielić na dwa obozy i wtedy sobie szaleć, nie? Jak już mówiłem, walka jest dosyć prosta i samo jej prowadzenie bardzo mocno przypomina walki konsolowe. Co do menu jest ok, ale też, jak wspomniałem, nie wiem, być może było, ta gra była ogrywana na padzie, jeśli chodzi o... Patrzcie, wilk goni kozę. Być może była ogrywana na padzie i pod klawiaturę, no, troszeczkę trzeba się przyzwyczaić do sterowania. Tak samo właśnie w trakcie walki, tak samo w trakcie menu. Tu oczywiście mam bardzo początkującą postać. Chociaż jeśli chodzi akurat o magię, to jestem po prostu cienki. Dużo lepiej sprawa tu się ma z łukiem. To prawda, nie wiem jak, gdybym zamiast różdżki miał laskę. Laska ma dużo większe obrażenia niż różdżka, ale no niestety wymaga zarówno manny, jak i amunicji. Oczywiście mamy crafting, nie? Mamy crafting. Ścinamy sobie, co się da ściąć. Zbieramy surowce. Możemy modelować cały świat. Naprawdę możemy bez najmniejszego problemu zniszczyć wszystkie ruiny. Jeżeli zechcemy, możemy je odbudować, tylko co do budowy. Budować możemy tylko w zasięgu płomienia. Na początek stawiamy ołtarz płomienia, przy którym w razie czego, jeżeli by nam nie poszło, się odradzamy. I wyznacza on nam jakby teren bazy. Jeżeli go ulepszymy, ten teren bazy oczywiście zwiększy się dwukrotnie. Weźmy sobie. Tutaj nie mam ze sobą żadnych surowców. Ale jeśli chodzi o samą budowę, naprawdę daje ona nam bardzo wiele możliwości. Jest to najmniejszy blok, jaki można postawić. Także możecie spokojnie jakieś robić, nie wiem, belki, jakieś łączniki, cuda na kiju. Nie? Ja tutaj akurat, jeśli o to chodzi, no budowniczym zbytnio nie jestem, ale jeżeli ktoś ma zapał właśnie do takich rzeczy, to tutaj może zaszaleć. Jeśli chodzi o samo zbieranie surowców, nie jest ono jakoś wymagające. Zauważyłem, że po każdym wejściu do gry jej świat jakby się resetuje, nie? Wracają wrogowie, wracają surowce, wracają drzewka, bo te drzewka tutaj wokół swojej bazy większość wykarczowałem. Ale bezproblemowo, jak wejdziecie ponownie do gry, one z powrotem będą. Mamy też tutaj coś z Zeldy, czyli lotnię, na której możemy sobie polatać. Mamy hak z Linką, dzięki któremu możemy się dostawać na dość... na niedostępne dla nas wcześniej półki. Oczywiście uzbrojenie, opancerzenie. Dodatkowe biżuterie dające nam poprawiające nasze statystyki. I wspomniałem, że gierka jest przyjemna. Nie chodzi o to, że mi się fajnie grało, nie? Chociaż tak. Chociaż grało. Gra mi się w nią bardzo przyjemnie, ponieważ cały czas w nią pogrywam. Ale chodzi o to, że
z tą grą jest trochę jak z przytulaniem puchatego króliczka, nie? Nawet jeżeli się na nas wkurzy i nas chce skopać i boksować, to i tak jest to na swój sposób urocze. Oczywiście mamy system bloków. Jeżeli blok uda nam się w odpowiednim czasie zainicjować, możemy przeciwnika ogłuszyć. No i wtedy już... O, nie tak, nie tak. Jeżeli uda nam się w odpowiednim czasie zainicjować blok, możemy przeciwnika bez problemu ogłuszyć. Mamy tutaj system uników dość prymitywny. No, no, jest on prymitywny. Ale na tyle intuicyjny, że nie stanowi to jakiegoś problemu. Jeśli chodzi o właśnie, bo wspomniałem, że healer to taki, no, średnia klasa. Mamy dość dużo tych jagódek. Później będziemy mogli kraftić, tak, miksturki. Jak widzicie, jak wszedłem we mgłę, u góry się pojawił licznik. Mam jeszcze 3 minutki, żeby ją przebadać, także przebywanie w grze, no, nie wychodzi nam na najlepsze. Musimy dość szybko tutaj załatwić sprawy i wrócić z powrotem na słoneczko, nie? A nie mogę wyczuć tego momentu na blok. Oczywiście, no, wiecie, nie jest to Souls-like, nie? Żeby nie było, ja tutaj nie staram się nawet porównywać tego do Soulsów. Ale sam system walki jest na tyle... uniwersalny, na tyle... dobrze zrobiony, że naprawdę daje sporo frajdy. Jak już mówiłem, zniszczyć możemy praktycznie wszystko, nie? Jak się uprzemy. A w zasadzie niszczyć wszystko się naprawdę opłaca. Jeżeli bym został tutaj zbyt długo, mówię o mgle, no niestety zakończyłoby się to moim zejściem, nie? Ale jak też wspomniałem, nie jest to jakieś zbyt bolesne, jeśli o to chodzi. Po prostu odradzamy się przy ołtarzu płomienia, możemy spokojnie dalej walczyć. Jest w tej grze bardzo dużo uproszczeń, ale wydaje mi się, że sprawiają one, że ta rozgrywka właśnie jest... nie jest jakaś taka hardkorowa, jak to jest w innych grach. Na przykład spójrzcie na mój ekwipunek, tak? Jest delikatnie uszkodzony, ponieważ go używałem. Podchodzimy do stołu warsztatowego. No, wszystko mamy naprawione. Nie ma lipy, nie ma problemu. Nie tracimy na to żadnych dodatkowych surowców, więc sprawa jest załatwiona łatwo i szybko. Do samej krainy do odkrycia. Jak już wspomniałem wcześniej, nie mam jakoś bardzo dużo godzin w tej gierce. Ale już na pierwszy rzut oka widać, że odkrywać no jest to. Na razie najdalej się zapuściłem do tamtej iglicy, ją uruchomiłem. Jest to coś na zasadzie teleportów. Co do samych questów, jakoś nas nie zmuszają tutaj za bardzo, żeby je robić. Sobie możemy je spokojnie, dowolnie eksplorować. Aczkolwiek opłaca się iść wzdłuż linii fabularnej, ponieważ no, na początku ona
daje nam możliwości rozwinięcia naszej postaci. Jest to jakiś tam rodzaj samouczka, nie? Trochę może jak w No Man's Sky, jak ścieżka Atlasa, nie? Co jeszcze mogę powiedzieć o Enshrouded? Nie miałem okazji jeszcze grać w to w trybie multi. Mam zamiar to troszeczkę się tutaj z Michaelem pobawić w tej gierce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy to oczywiście ogrywali na streamach. Będziemy starali się to ogrywać na streamach. Przede wszystkim, co jest istotne, gra kosztuje coś koło 100 zł, niecałą stówkę chyba, więc warto tutaj jej się przyjrzeć. Jeżeli ktoś lubi takie niezbyt natarczywe gry, survival, base building, trochę walki, odkrywanie świata, myślę, że spokojnie to będzie gra dla niego. Myślę, że takim osobom jestem w stanie ją polecić. Ponieważ no, ten świat naprawdę wciąga. Wciąga jego fabuła, wciąga historia, którą mamy opowiadaną dzięki księgom, dzięki pergaminom. Dodatkowo przy zbieraniu właśnie takowych ksiąg możemy sobie załatwić misję, tak? Kolejną, która zaprowadzi gdzieś nas dalej, jeśli chodzi o samą mapę świata właśnie. No jest od cholery znaczników. No jedni to lubią, inni nie. Mi osobiście to nie przeszkadza. Myślę, że sama mapa też nie jest na tyle mała, żeby nie było co tutaj robić, nie? Póki co teren, który zwiedziłem, jest na tyle zagęszczony, na tyle jego zawartość jest skondensowana, że cały czas było coś do roboty, cały czas gdzieś mnie gnało. W sumie teraz sobie polecimy chyba po łowczynie, ponieważ możemy tutaj sobie odratować NPC-ów, których przyprowadzimy do naszej bazy, tak jak Kowal na przykład, który pozwala nam zbudować lepszą broń, czy też lepsze pancerze, nie? No to już zaczyna wyglądać, nie? To nie są już połatane szmaty, w których latam. No dobrze, no. Trochę połatane też są. No ale już bardziej przypomina zbroję, no nie oszukujmy się. Słuchajcie, naprawdę uważam, że jest to gra warta uwagi, nie? Jeżeli gdzieś tam... Bardzo dużo ludzi, ja akurat osobiście nie grałem w Valheima, ale bardzo dużo ludzi do Valheima ją porównuje. W sumie no trochę pechowo wystartowała, ponieważ praktycznie równo z Palworldem, a są to gry bardzo do siebie zbliżone. Bardzo do siebie zbliżone mechanikami i tak jak Palworld opierający się na ala Pokemonach, no bije rekordy popularności, tak, no niestety Enshrouded przechodzi przez niego troszeczkę gdzieś w cieniu, tam gdzieś na drugim planie, a naprawdę uważam, że zasługuje, żeby mu poświęcić parę godzinek. No co, ja wracam do mojego zamglonego świata. Właśnie, jedna rzecz jeszcze. To do samej grafiki, nie jestem tutaj znawcą ani nikim takim, jeśli chodzi o samą grafikę, ale same efekty świetlne. Poczekamy, może niech się trochę spóźni. Weźmiemy się, kimniemy na chwilkę. Przy kimaniu mamy po prostu przyspieszony czas, nie? Niech już się ciemno zrobi. Osobiście uważam, że co do grafiki nie ma się zbytnio co czepnąć, a jeśli chodzi o samo oświetlenie,
jest naprawdę zajebiście zrobione, nie? No przynajmniej tutaj dla laika, jakim ja jestem. Nie wiem, czy będziecie to na YouTubie widzieli, ale liczę na to, że tak. Jeśli chodzi o samo oświetlenie, jeśli chodzi o samą grę świateł, to ktoś tutaj naprawdę się przyłożył, nie? Do tego. Jak widzicie, mamy dwa rodzaje mgły. Przez białą mgłę możemy spokojnie jeszcze, tak na koniec dodam, w miarę spokojnie się poruszać. Mamy oczywiście ten licznik, który nas tam goni, ale możemy się poruszać. Jeśli chodzi zaś o czerwoną mgłę, no odwalamy kitę momentalnie. No dobrze, to tyle. Myślę, że jeżeli ktoś chce, ktoś lubi tego rodzaju gry, ktoś lubi grać z przyjaciółmi, jest to bardzo dobra pozycja, żeby spędzić w niej troszeczkę czasu. Także ja spadam giercować, a wy się trzymajcie zdrowo i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, na razie.